Cześć wszystkim, jestem mama Asia. Zosia. Dzisiaj nagramy filmik pod tytułem Bezpieczeństwo w domu. Niebezpieczeństwo czeka w ogóle na nas, czyha na nas. Czy to na zewnątrz, czy to w mieszkaniach, czy to w domach, wszędzie. Każdy z nas posiada gniazdka elektryczne, urządzenia elektryczne, kable, przewody różnego rodzaju, ostre narzędzia. Z tego względu u nas posiadamy, co Zosia, pokaż? Zabezpieczenia gniazdek. W każdym gniazdku u nas znajdują się takie zabezpieczenia plastikowe. Wyciągamy, czy to są przypodłogowe gniazdka, czy przypodłogowe, czy na górze. Wyciągamy tylko i wyłącznie je wtedy, kiedy chcemy podłączyć dane urządzenie elektryczne. Zosiu, czy podłączamy urządzenie elektryczne, jak jest mokry kabel albo woda jest w pobliżu? Nie. Dlaczego? Bo... kopnie nas prąd, tak? Mhm. Zosiu, a czy jak wymieniamy żarówkę, to prąd jest włączony czy wyłączony? Włączony. Zgadza się, wyłączony. A noże u nas gdzie mamy? Wysoko czy nisko? Wysoko. Wysoko. Z tego względu, że mamy młodszą córeczkę, to się i sięga wszędzie już dosłownie, więc noże są w najwyższej, znajdują się w najwyższej szufladzie, żeby po prostu ich nie sięgała. Ja jestem mamą strażakiem, a Zosia jest? Przedszkolakiem. Bezpieczeństwo mamy w jednym paluszku. I teraz mamy dla Was przesłanie. Mądra głowa zawsze wie, co jest dobre, a co złe. Pa, pa! Pa.